Szpital przy ulicy Przybyszewskiego, jedna z największych lecznic i klinik specjalistycznych w Poznaniu. Również tutaj mają być leczeni pacjenci chorzy na koronawirusa. O sprawie poinformowali nas widzowie na alarm@wtk.pl. Jestem zaniepokojona tą sytuacją, gdyż przez tę decyzję zostaje całkowicie pozbawiona możliwości leczenia dwóch ciężkich chorób. Przez koronawirusa odwołano mi planowaną operację w szpitalu na Przybyszewskiego. Na termin czekałem prawie 2 lata. Teraz zabiegi wznowiono, ale termin operacji przesunięto na 2023 rok. Jak przekształcą szpital w covidowy, to nie wiem, czy termin będzie jeszcze w tym stuleciu. Od września czekam na wyznaczenie terminu operacji, bo choć mam skierowanie do szpitala na pilne, to nie mam wyznaczonego terminu. Już i tak jest wystarczająco ciężko, wszystkie wizyty i badania prywatnie, a tu jeszcze to. Informacje o utworzeniu dodatkowych łóżek dla pacjentów z COVID-19 potwierdził nam rzecznik wojewody wielkopolskiego. Decyzja w tej sprawie już zapadła. Prace ruszą, a o tym, na jakich oddziałach powstaną łóżka, zdecyduje NFZ. Powstaną to łóżka w 2 turach. W pierwszej, czyli od jutra, powstanie tam 19 łóżek, w tym 4 respiratorowe. Z kolei 13 listopada utworzonych zostanie kolejnych 31 łóżek, w tym też łóżka respiratorowe. Łącznie przy Przybyszewskiego będzie dostępnych 50 łóżek dla chorych z COVID-19. Głośno było także o decyzji wojewody odnośnie szpitala MSWiA. Gdy pojawiły się pierwsze informacje, że szpital ma w pełni leczyć pacjentów tylko z koronawirusem, zaprotestowali lekarze i personel placówki. Wszystko wskazuje na to, że nie możemy planować przyjęć. Musimy informować chorych, że w ciągu tygodnia będziemy musieli zwolnić tych, którzy są w szpitalu. Ostatecznie decyzja odnośnie szpitala MSWiA zapadła dopiero w ubiegłym tygodniu. Placówka udostępni dla pacjentów z koronawirusem 60 spośród blisko 150 łóżek. Zwrócił się do mnie dyrektor szpitala MSWiA, pan dr Pstrąg-Bieleński, który wskazał, że wychodząc jakby naprzeciw tej sytuacji, jest w stanie wydzielić oddziały dla osób z koronawirusem w swoim szpitalu. Cały czas potrzebny jest także personel dla powstającego szpitala tymczasowego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. No tutaj mówimy o kilkuset osobach, które powinny zabezpieczyć ten projekt. Także na razie nie stawiamy limitu ani czasowego, ani limitu ilościowego, jeżeli chodzi o te zgłoszenia. Swoje zgłoszenia można przesyłać internetowo poprzez formularz na stronie szpitaltargi.pl. Szpital tymczasowy na targach według zapowiedzi rządzących ma zacząć działać do końca listopada. Mateusz Mękina, Puls Dnia.